twierdzę, że my dojrzeliśmy do rozmowy na temat roli sekretarza, przyszłej roli sekretarza. Jeżeli ktoś stoi w miejscu, to teraz powiem, z logiką ma niewiele wspólnego, ale de facto się cofa. Więc my mamy sporo doświadczeń, jeśli chodzi o sekretarzy, ich roli, ich zadań, kompetencji, tak? ich sytuacji materialnej także. Więc tu mamy wiele różnych doświadczeń i na tej bazie powinniśmy wypracować nowy model sekretarza ku przyszłości. Z dużym wyprzedzeniem i próbować doprowadzić do tego, żeby ten model został wdrożony. To nie będzie łatwy proces, ale ważne, żeby sobie to odważnie powiedzieć, najpierw w środowisku wypracować tą wizję, czego my chcemy. Czy my chcemy sekretarza jako menedżera samorządowego, czy chcemy jako urzędnika, który kieruje urzędem, czy chcemy go traktować jak, podobnie jak dzisiaj, jest taki koordynator do wszystkiego, tak? Osoba do wszystkiego, sekretarz jest osoba do wszystkiego. Więc pytanie, jaki chcemy przyjąć model? Do tego dopiszemy narzędzia prawne i finansowe, które będą sytuowały tego sekretarza i z takim kompletem powinniśmy zacząć biegać po wszystkich rynkach w Polsce i trafiać do decydentów po to, żeby osiągnąć szczęście w postaci wdrożenia tego rozwiązania. To jest proces, który będzie trwał, ale kiedyś trzeba go rozpocząć. Tak? Ja żartuję, że często, że maratończyk, który ma przebiec te 42 195 metrów, jak wykonuje pierwszy krok, tak, no to już wykonał, tak? To już jest o ten krok bliżej mety. W związku z tym to nie będzie łatwy proces, trzeba będzie przekonywać wielu, ale trzeba go rozpocząć. Tak? Dlatego ja wykorzystałem tę okazję dzisiaj z Państwem na to, żeby mobilizować. Wypracujcie propozycje i avanti, ruszajmy do przodu, próbujmy jeździć na sztandarze i zmieniać rolę sekretarza ku przyszłości. Zamykając ten patetycznie. Wątek, tak.